I to jest bardzo charakterystyczne dla tego środowiska, to znaczy podawanie nieprawdziwych informacji, nieprostowanie ich. A teraz biorę na przykład tekst Bronisława Wilsztajna, także dzisiaj w sieci, czytam tak. Lech Kaczyński zdecydowanie wykraczał poza swoje polityczne sympatie i oznaczał zarówno swoich sympatyków, jak i przeciwników. Ale to nie wystarczyło. Miał robić to, co wyborcza mu poleciła. A Bronisław Komorowski nagradzał tylko swoich. A rzecz dotyczy oczywiście przyznawania orderów. Otóż przypomnę panu Bronisławowi Wilsztajnowi, że Bronisław Komorowski oznaczył orderem Orła Białego Zbigniewa Romaszewskiego. No, jeżeli Zbigniew Romaszewski miałby być uznany za swojego przez obóz Platformy Obywatelskiej, to ja myślę, że zaraz powinien się jednak ktoś odezwać i zaprotestować, że przypisywanie Romaszewskiego do tego obozu jest nadużyciem. Ale czy Bronisław Wilsztajn przeprosi za swój błąd? Zapewne nie przeprosi, bo taka jest charakterystyka właśnie tego środowiska. To się nazywa deficyt przyzwoitości, bo to już kolejny raz, kiedy popełniane są błędy, czy mówiona nieprawda, a potem nie jest to prostowane. Przypomnę jeszcze raz, na przykład posłanka PiS Anna Paluch powiedziała, że profesor Rzepliński startował z list Platformy Obywatelskiej w wyborach. To się okazało nieprawdą. Nigdy PiS tego nie sprostował. Posłowie PiS, między innymi profesor Pawłowicz, krzyczeli, że na koncie swoim w mediach społecznościowych Mateusz Kijowski wzywał do zamordowania Jarosława Kaczyńskiego. Okazało się to fałszywe konto założone przez troli prokremlowskich. Pani profesor Pawłowicz ani PiS nigdy za to nie przeprosili, nigdy tego nie sprostowali. To są właśnie te objawy deficytu przyzwoitości.